Model, który rozpakowujemy, to Colibri K240 TLPP, czyli ze sztywną podłogą. No to zabieramy się do pracy. A, czyli mamy opakowanie, torba do przenoszenia, no bo właśnie to jest produkt mobilny, czyli łatwe przenoszenie. Pompeczka elektryczna, wiosełka. Tu mamy ten model dokładnie K240 TS, TL, różnie to jest oznaczane w zależności od mocowania silnika, tak? Co tam jeszcze mamy za rodzaje? Ale to właśnie o tą pawęż chodziło, którą tutaj mamy. Także silniczek można po to podłączyć. Łatki, w razie gdyby cokolwiek tam się stało. Nie przewidujemy takiej sytuacji. Nie, dobra, nie, to wszystko mamy. Teoretycznie zarzucasz torbę jedną na jedno ramię, drugą na drugą i możesz iść normalnie z pomponem w świat. A, mamy na plastykę szli. Tak jak widzieliście, z przerwami, bo trochę zajęło rozgryzienie podłogi, więc spokojnie 13 minut, odjąć te 3 minuty pomyłki, więc teoretycznie 10 minut bez spędnego pośpiechu w dwie osoby, raczej samemu by było ciężko, nie? Ale jest do wykonania, nie? Trochę myślę, dłużej. Że jest, trzeba po prostu złożyć go ze 2-3 razy. No też racja. Sprzęt gotowy, ruszamy na wodę! Tak, trzymaj. Czyli nie jest za ciężko? Nie, w pojedynkę może śmiało też. I to z podłogą. Dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że pomogłem Wam w rozpakowaniu i wizualizacji pierwszej wstępnej tego sprzętu. Wodowanie, jak pierwsze wrażenia, to przede wszystkim jest bardzo wyporny na dwie osoby i zwrotny, także nie będzie tutaj problemu, aby podbijać takie oto jeziorko. Czego i sobie i Wam życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!